Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kosmetykach Samarite. Słuchajcie, bardzo często od Was otrzymuję wiadomości i pytacie mnie: Justyna, to Samarite, to się w ogóle do czegoś nadaje, co sądzisz o składzie? Wszystkie influencerki, no nie wszystkie, ale sporo influencerek to reklamuje. Co z tym Samarite? Więc ja dzisiaj Wam powiem, co ja sądzę o tym składzie. Ja Wam muszę już na wejście powiedzieć, że ja nie mam tych kosmetyków, nie używałam tych kosmetyków, tylko wypowiem się dzisiaj na temat składu. W związku z tym to będzie tylko i wyłącznie moja opinia, prywatna opinia na temat składu. Czy Wy używacie tych kosmetyków, czy też nie, czy Wy się z tym zgadzacie, czy nie. Pamiętacie, to jest tylko i wyłącznie moja opinia, to jest Wasza sprawa, czy Wy sobie je kupujecie, czy nie i tak dalej, i tak dalej. Więc już nie przedłużając, tylko Wam oczywiście przypomnę, jak zawsze, to nie jest porada medyczna, tylko moja prywatna opinia. Także dobra, znowu mamy to już wyjaśnione, to ja się wypowiem na temat składów kosmetyków Samarite. Słuchajcie, ja tutaj sobie będę na skład patrzeć w telefonie, a Was będę prosiła o popatrzenie na ekran. Pierwszym naszym kosmetykiem jest, uwaga, to jest Divine Elixir, czyli elixir, takie serum liftingujące. No i właśnie, oni tutaj piszą, że to jest serum dla skóry trądzikowej, dla skóry wrażliwej, dla skóry, która ma problemy właśnie z porami, w sensie te pory są za duże, więc to jest takie serum ściągające pory i tak dalej, i tak dalej. No i teraz ja bym chciała tutaj popatrzeć na skład, przede wszystkim czy tu mamy jakieś substancje niepożądane, których nie powinno być w tym kosmetyku, i oczywiście jak się przypatrzymy na skład, to ich nie ma. Absolutnie. Ten skład jest tutaj w porządku i tutaj, słuchajcie, ja bym się odważyła nawet powiedzieć o tym, ponieważ ten skład jest naprawdę długi i tutaj mamy mnóstwo ekstraktów, mamy tutaj mnóstwo różnych takich wartościowych składników. Ja bym się tutaj odważyła powiedzieć, że my płacimy za skład, a nie za opakowanie. Dlatego to już pierwszy plus dla marki Samarite. Ale co my mamy w tym eliksirze? Bo ja Wam muszę się zwierzyć, że ja osobiście sama bym tego eliksiru spróbowała. Aha, dlatego. Taka jedna rzecz, jeżeli chcecie, żebym ja może wypróbowała te kosmetyki Samarite i dała Wam taką niezależną opinię, to napiszcie mi teraz w komentarzu, proszę o recenzję, albo recenzja, cokolwiek. Żeby było słowo recenzja, to już będę wiedziała, o co chodzi. No i co my tutaj mamy w tym składzie? Mamy przede wszystkim hydrolat z róży damasteńskiej, czyli właściwości antybakteryjne i ściągające pory, czyli tak jak producent nam obiecywał w tym kosmetyku. Mamy tutaj ekstrakt z arniki, czyli oczywiście co? No cera z tendencją do obrzęków, do pajączków, cera wrażliwa, jak najbardziej. Arnika przede wszystkim poprawia wytrzymałość ścian włosowatych naczyń krwionośnych. I tak jak już się domyślacie, zmniejsza obrzęki, zmniejsza opuchlizny. Zresztą często korzystamy na przykład z maści z arniki na siniaki, więc to już myślę, że jest takie dosyć logiczne. Ale co my tutaj jeszcze mamy? Mamy również niacynamik, czyli co? Normalizacja pracy gruczołów ojowych, czyli ograniczenie wydobywania się tego sebum. No i oczywiście producent tutaj wspomniał, że jest to dla cery tłustej. Ja się jak najbardziej z tym zgodzę. Już nie będę szła przez każdy składnik, ale zobaczcie, jaki bogaty jest ten skład. Tutaj jeszcze byście znalazło wiele, wiele właściwości. Mamy naprawdę mnóstwo ekstraktów, mamy również kwas hialuronowy. Także już przejdziemy sobie do kolejnego produktu. Słuchajcie, kolejnym serum jest tutaj Divine Serum. I tutaj cofa wiek skóry o kilka lat, 28 dni, przepraszam. I tutaj to nam producent napisał i ja się teraz do tego odniosę, ale najpierw chciałam się skupić na składzie, czy ten skład się w ogóle do czegoś nadaje. Ten skład, jak widzicie, on jest bardzo, bardzo długi, nawet nie udało mi się zrobić jakby screenshota całego składu. Jak najbardziej tak. Co mamy w tym składzie? Przede wszystkim mamy aż 9 peptydów, czyli ujędrnienie dla skóry, przywrócenie elastyczności tej skóry, jak najbardziej, wyrównanie kolorytu tego skóry. Znów pojawia się niacynamid. Mamy również kwasy hialuronowe, czyli oczywiście głębokie nawilżenie. I również w składzie pojawiają się fermenty, które są zbawienne dla skóry. Teraz tak, tutaj to jest takie serum anti-aging i znów idziemy w tą stronę. Ja Wam już wielokrotnie mówiłam na temat tego, na temat kosmetyków anti-aging. Natomiast tutaj się zgodzę z producentem, ta skóra będzie ujędrzniona, ona będzie bardziej elastyczna, jak najbardziej możemy to przypisać do tego serum. Natomiast jeżeli wy się spodziewacie wygładzenia zmarszczek i tak dalej, no to niestety ja się tutaj z tym nie zgodzę i Was odsyłam do
nagrania pod tytułem Dlaczego kremy przeciwzmarszczkowe nie działają i ja Wam to tłumaczę. Tłumaczę Wam, jak pracują mięśnie twarzy, jak powstają zmarszczki i dlaczego żaden krem nie ma możliwości w ogóle zadziałania. I oczywiście zapraszam Was na www.zawszemoda.com, gdzie uczę Was, jak działać prewencyjnie przeciwzmarszczkowo, jak wygładzić zmarszczki, pozbyć się obrzęków z twarzy, popracować nad owalem twarzy, pozbyć się podwójnego podbródka i tak dalej, i tak dalej. Także słuchajcie, to są takie kroki nieuniknione, których nie załatwicie kremem, dlatego Was zapraszam na www.zawszemoda.com, gdzie znajdziecie 2 kursy w tym momencie. Mamy jeszcze lifting twarzy 21 dni, czyli tutaj skupiamy się stricte na owalu twarzy, na podwójnym podbródku, ale to nie wszystko, ponieważ nadal możesz ściągnąć darmową lekcję tapingu twarzy na www.zawszemoda.com. Masz do stracenia nic, a do zyskania wszystko, ponieważ tą lekcję może ściągnąć każdy już teraz za darmo, link pod filmem. Przechodząc do kolejnego kosmetyku. Słuchajcie, kolejnym kosmetykiem będzie nasz Samarites Supreme Cleanser, czyli spektakularne oczyszczenie skóry w jeden moment. No okej, teraz zobaczymy sobie, co mamy tutaj w składzie. Słuchajcie, broń Boże, tutaj nie ma żadnego SLS-u, mamy tutaj betainę, w porządku. Słuchajcie, znowu mamy mnóstwo ekstraktów, mamy... No naprawdę ten skład jest bogaty, jak najbardziej. Ja Wam polecę ten cleanser, mimo tego, jak Wam już powiedziałam, że ja tych kosmetyków jeszcze nie używałam. Tutaj patrząc po składzie, jestem jak najbardziej na tak. Już nie przedłużając, słuchajcie, jestem tutaj przy Samarites Supreme Balm. Natychmiastowa regeneracja trwająca 48 godzin. I tutaj widzę właśnie, jest to też przeznaczone dla mam w ciąży czy matek karmiących, tutaj widzę po takich emotkach, oznaczeniach i mamy tutaj jeszcze nagrodę Doskonałość Stylu 2020. No teraz zobaczymy, czy ten skład jest taki doskonały, czy też nie. Przede wszystkim słuchajcie, tutaj bardzo ważna rzecz, w tym produkcie nie mamy wody, także słuchajcie, do tej pory ja widziałam, że to się zazwyczaj dzieje w kosmetykach jednej z moich ulubionych firm, w Łamise, a tutaj Samarite nie daje nam wody w składzie. W porządku, mamy olejek słodkiego migdała na pierwszym miejscu w składzie. Dla mnie osobiście ten kosmetyk odpada, bo ja mam uczulenie na ten olejek, ale broń Boże, nie ma nic złego w tym składniku. I słuchajcie, tutaj znowu nie przedłużając, mamy znowu całą listę wartościowych składników odżywczych, jak najbardziej tak. Także te kosmetyki, pytacie o nie, one rzeczywiście są, mają taki dosyć intensywny marketing, ale tutaj nie ma się do czego przyczepić, bo to, co producent pisze, według mnie będzie pokrywało się z rzeczywistością. Oczywiście mamy kwestię tego, że komuś się kosmetyk sprawdzi, drugiemu się nie sprawdzi, no każdy jest inny, oczywiście, ale to już wiemy, to już żeśmy sobie powiedzieli na tym kanale bardzo dawno temu, dlatego z tym Was zostawię. Tutaj nadal Wam przypomniałam, że chcecie, żebym wypróbowała te kosmetyki, dajcie mi znać w komentarzach, a tymczasem zapraszam Was oczywiście na mój Instagram, gdzie pojawi się zupełnie, gdzie pojawi Pojawiają się zupełnie inne materiały niż tutaj na YouTubie, gdzie dowiecie się mnóstwa innych informacji. No i oczywiście na www.zawszemoda.com, gdzie do pobrania teraz jest darmowa lekcja startowa. Także serdecznie Was zapraszam i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!